Świat Baumit. Przedsiębiorstwo to nie tylko produkty, liczby, zyski. Świadoma swojej misji firma wie, że jej sukces budują ludzie. Taką firmą jest właśnie Baumit. Rozwija i tworzy akcje, które nie są bezpośrednio związane z jej profilem działalności, a które pozytywnie wpływają na ludzi i środowisko, w którym funkcjonują. Kolorowe emocje. Wszystko, co robimy jako rodzice, robimy dla dzieci. Każde nasze działanie tak naprawdę nakierowane jest zawsze na najmłodsze pokolenie. Chcemy, żeby naszym milusińskim żyło się lepiej niż nam. Czasami wystarczy jedynie, żeby było im bardziej kolorowo. W 2005 roku firma Baumit postanowiła zgromadzić na wrocławskim rynku najmłodszych artystów malarzy i dać im szansę wyrażenia emocji przy użyciu barw podczas akcji Kolorowe Emocje. Ku zaskoczeniu wszystkich rynek został opanowany przez gromadę krasnali. Z każdą minutą było ich coraz więcej i więcej, aż przekroczyły liczbę kilku tysięcy. Maluchy robiły to, w czym są najlepsze, czyli dobrze się bawiły. Z radością i zapałem zamieniały starówkę w pełne kolorów bajkowe miasteczko. Niestraszny był im deszcz. Podczas gdy przechodnie ukrywali się pod parasolami, maluchy zajmowały się malowaniem. Cała akcja odbyła się też w innych miastach w Polsce. Centralne punkty miast zamieniły się w iście bajkowe krajobrazy. Na rynkach wyrosły nawet zaczarowane chatki. Nieoficjalnie mówiono, że sprawcą całego zamieszania jest firma Baumit. W tym roku już po raz piąty małe krasnale rozpoczęły kolorową inwazję na polskie miasta. Tym razem prócz wielkiego malowania i nieograniczonej fantazji królują działania proekologiczne. Chcemy, aby najmłodsi dbali o środowisko, tak aby kolejne pokolenia mogły doświadczać piękna przyrody. Za parę lat krasnoludki być może zamienią się w młodych artystów. Z myślą o nich Baumit zorganizował akcję graficiarską. Graffiti non-stop. Młodzi muszą dać upust swojej fantazji, muszą wyrazić emocje. Zamiast im to utrudniać, można w przemyślany sposób im w tym pomóc. Baumit i miasto Wrocław postanowili, że pomogą młodym ludziom w ich twórczej pasji. Udostępniono młodym przestrzeń i sprzęt. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Młoda ekipa zamieniła wrocławski plac społeczny w centrum street artu. Pełne kolorowych obrazów mury i mnóstwo dobrej muzyki. Tym właśnie jest impreza Graffiti Non-Stop. I tak co roku. Na jednej z imprez pojawił się mistrz graffiti z Jamajki. Przywiózł ze sobą mnóstwo świeżych i kolorowych pomysłów. Wszystko to oczywiście w rytmie reggae. Nie każdą przestrzeń można zapełnić klasycznym graffiti. Co z większymi przestrzeniami, które czasami straszą odrapanymi ścianami? Muralia. W ramach ubierania najmniej ciekawych przestrzeni miasta w kolorowe obrazy, Baumit zaangażował się w murale. Dzięki sponsoringowi firmy Baumit możemy dziś podziwiać sztukę ogromnych formatów na wrocławskich kamienicach, które zachwycają nie tylko wrocławian. Najpierw był obraz ścienny przy ulicy Wyszyńskiego, wyłoniony w drodze konkursu Muralia 2006 spośród blisko 190 zgłoszeń. Przedstawia on kolorowe miasteczko i jego mieszkańców wraz z dumnym czarnym kotem na pierwszym planie. Następnie na dawnej kamienicy u zbiegu ulic Benedyktyńskiej i Wyszyńskiego powstał mural z inicjatywy Stowarzyszenia Generacja na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród kobiet. Oryginalne malowidło ma zwrócić uwagę przechodniów na bardzo istotne, często wstydliwe i przemilczane problemy. Można połączyć ciekawy graficznie projekt z bardzo wyraźnym przekazem społecznym. Sport. Firma Baumit wspiera najmłodszych sportowców. Baumit Junior Soccer to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu wspieranie najmłodszych piłkarzy. Nawet największy piłkarski talent potrzebuje szlifowania. Bez treningu od najmłodszych lat nie ma szans na wielką międzynarodową karierę. Baumit wspiera młodych sportowców w ich marzeniach o grze w największych klubach. Może kiedyś któryś z nich strzeli zwycięską bramkę na mundialu? Projekt z jednej strony umożliwia wyszukiwanie i rozwijanie piłkarskich talentów wśród najmłodszych, z drugiej jest okazją dla całych rodzin do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu przy świetnej zabawie. Firma zapewnia dzieciom stroje sportowe, piłki treningowe i meczowe, a także niezbędny sprzęt. Finansuje sparingi i mecze wyjazdowe. Wsparcie finansowe otrzymali również drużyna piłkarska MKS Parasol Baumit, Wiktoria Baumit Koronowo. Baseball i żeńska odmiana softball to wciąż świeże jak na polskie warunki dyscypliny sportu. Czemu Baumit nie miałby wspierać innowacyjnych pomysłów, skoro jest prekursorem w branży? Oczywiście, że może i nawet tak robi. Firma sponsorowała drużynę KS Wrocław. Najnowszym pomysłem na wspieranie polskiego sportu jest Baumit Rally Team. Sport motorowy należy do jednych z najbardziej spektakularnych dyscyplin, a z drugiej strony wymagających dobrego i rzetelnego sponsora. Rajdy to nie tania zabawa, ale drużyna Baumit Rally Team potwierdziła swoje zawodostwo wieloma pucharami i nagrodami. Piłka nożna, baseball i sporty motorowe. Baumit aktywnie włącza się w mniejsze i większe społeczności, tworząc dla nich możliwość współuczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Jednocześnie wspiera też młodych sportowców w drodze do doskonałości. Fasada roku.
Oprócz działań prospołecznych i sportowych, Baumit nie zapomina o klientach, architektach, inwestorach, wykonawcach. W tym celu organizowany jest konkurs Fasada Roku, który pozwala docenić najlepsze realizacje budowlane wykonane z zastosowaniem produktów Baumit. W roku 2009 możemy poszczycić się już drugą polską edycją konkursu. Doceniamy inicjatywy, które mają na celu upiększanie przestrzeni, w której przyszło nam żyć. Osiedla z wielkiej płyty są o wiele przyjaźniejsze dla swoich mieszkańców, kiedy na nowo ukształtowane zostają elewacje domów, a odrestaurowana kamienica cieszy oko nie tylko jej mieszkańców, ale również wszystkich, którzy cenią sobie wartości historyczne. Laureatów wybierają przedstawiciele prasy branżowej oraz wybitni architekci. W tym roku do konkursu zgłoszono 93 projekty. Poziom konkursu kolejny raz jest bardzo wysoki, a rywalizacja wyrównana. Cieszy nas to bardzo, bo im wyższy poziom fasady roku, tym piękniejsze będą polskie miasta i miasteczka. Tym przyjemniejsze będą nasze spacery. Konkurs Fasada Roku to inicjatywa międzynarodowa. Organizowany jest również przez Baumit na Słowacji, w Czechach, Bułgarii oraz na Węgrzech. Przy okazji samego konkursu zawsze znajdzie się czas na trochę rozrywki i konwersacje. Zawsze jest ciekawie i kolorowo. No jakże mogłoby być inaczej?